Zagranie na Majestiku jest naprawdę banalnie proste. Wchodzisz w link, który masz w opisie, klikasz pobierz launcher i w tym czasie, kiedy gierka ci się pobiera, klikasz zarejestruj się. Klikasz oczywiście, że masz licencję na GTA 5. Wybierasz serwer, login, e-mail, hasło, powtarzasz hasło, wpisujesz tutaj w kto cię zaprosił, Bacchus, potwierdzasz regulamin, kapcze, rejestrujesz się. Odpalasz launcher, grasz. Serwer jest darmowy, nie ma whitelisty, więc wejdziesz na niego w mniej niż 5 minut. Jak już bijecie na serwer, to się upewnijcie, że macie mój kod wpisany, promo Bacchus na czacie. W zamian dostajecie jakby co, 25 tysięcy hajsu, a także 7 dni konta VIP-owskiego, więc jak najbardziej warto. Ale ja najbardziej chcę się skupić w tym materiale na tym. Przepustka sezonowa. Tak jest, czyli po prostu karnet bojowy. W wielu grach to jest już i w wielu grach się świetnie sprawdza. Ja to sam na przykład osobiście uwielbiam. W każdą grę, w którą gram i jest ten garnet, to mam oczywiście wykupiony, bo to jest zawsze super sprawa. Ale, pomyślcie sobie, szkoda, że tego nie ma w GTA. No jest, na przykład na serwerze Majestic, ale też Rockstar, tak oficjalnie, to też testuje. W przypadku Red Dead Online przez pewien czas można było właśnie kupować sobie karnety bojowe. Teraz niestety Red Dead Online jest martwy, ale ja sobie tak myślę, że pewnie Rockstar tak eksperymentował i to wprowadzi nam albo właśnie w GTA Online, albo w GTA 6 i tam będzie moduł online i tam będą karnety bojowe. Jestem pewny, że też Rockstar będzie chciał to wprowadzić właśnie w GTA. A teraz mamy to właśnie na Majesticu i zobaczmy, jak to działa. Więc tak, mamy trzy tutaj pasy. Jest Start Pass, Bronze Pass i Royal. I ten pierwszy jest darmowy. Możemy sobie normalnie nagrody zdobywać całkowicie za darmo, ale właśnie też są te płatne. I ja chyba właśnie polecę ten płatny. Najdroższy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Więc kupujemy. I zobaczcie, mamy tutaj u góry zwykłe i na dole premium. Czyli po prostu tutaj są darmowe, tutaj płatne. I patrzcie, mamy prezenty tutaj, spoczko. Zestaw losowych kół, bo tak jest, można sobie felgi ogarnąć. Jest VIP-ek, za friko do zgarnięcia, jest kasa, adrenalina. Pistolet Marksman, całkiem ciekawy, jest ten jeden strzałowiec. Nie dość, że ma jeden pocisk, to jeszcze zabije na strzała przeważnie. O, tu jest! Nie chcę apteczki. To, Grotti Briosa White Body. Spoko, to jest całkiem nowy pojazd. Jest pistolet Pepans, najlepszy pistolet w całej grze. Jest Rainer ZZ8, spoko. Jest tutaj oczywiście VIP-ek. Są felgi od Brabusa. Wow. Greenwood, całkiem przyjemny pojazd. Jest pistolet Perico. Patrzę na te ciekawsze, nie? Są wiadomo jakieś ubranka. Są Majestic Coinsy, więc nam się też zwraca. Jest Electro Shuffle! Dobra, to jest ten! Z Fortnite Night. Ja mam to kupione, bo to jest taniec, który mi się podobał. I w ogóle autorka tego tańca, taka ciekawostka, ona się cieszy z tego, że jej taniec jest dodany do gierki, nawet zrobiła tutorial, nie? Że hello, how to make a Fortnite dance? Spoko. To też jest z Fortnite? A, nie mogę tego wziąć, kurde, bo nie mam blokowanego, tylko 29 poziom, prawie 30. Okej. Ale dobra, zobaczmy, co dalej jest. Jest ten, to jest jedna z najlepszych broni w grze. Karabin Marksman MK2. Jest Ubermax Sentinel White Body. Przyjemny pojazd. Wzoruje się na BMW. Jest Weevil Customs. Vigorosity X, jeden z najlepszych muscle carów w grze. Dalej mamy... O, kurde. Dobra, jest jeszcze druga wersja. Patrzcie, macie w wersji darmowej, macie BMW M3E46, a w wersji płatnej jest wersja GTR. Chcę jedną i drugą. Jak najbardziej. Jedymy sobie... Kurde, muszę to zrobić. W kolejnym odcinku sobie zgarniemy i będę tym jeździł. I oczywiście zrobię tuning najlepszy jak się da. Dalej, co my tu mamy? Jest kolejna jakaś właśnie podtańcówka. Kolejna BMW, no kurde, no to wiadomo. Najbardziej polski, niepolski samochód, BMW. To jest M4. Te mi się mniej podoba. Wiadomo, że M3, E46 to jest najlepszy pojazd, jaki powstał kiedykolwiek. A, dobra, jest jeszcze ten. No to zmieniam zdanie. Nie, dobra, wciąż BMW wygrywa, ale ten pojazd też jest przepiękny. Jest Reinhardt, czyli pojazd, który wzoruje się na BMW. Jest Draugur, przyjemny, terenowy. Jest ręczny karabin maszynowy MK2. Też jedna z lepszych broni. Kawasaki.
Najlepsi kumple! O kurde, taka ciekawostka. Na koniec szkoły, technikum, mieliśmy taką imprezę klasową, nie? I właśnie mówiliśmy sobie, że będziemy robić cringe'ówę z kolegami, którymi graliśmy właśnie Fortnite'a i tańczyliśmy najlepsi kumple, nie? Tak w 3 osoby. Jak staliśmy koło siebie, jak tańczyliśmy najlepsi kumple i cała klasa nie wiedziała, o co chodzi, nie? Myślisz, że jakieś dzbany. A to byliśmy my. No, jest jeszcze kolejna, właśnie BM-eczka. Są felgi, całkiem sporo ich. Ktoś tu chyba koło mnie sobie gwizdże, niemiło. Jest kurtałka. Kolejny raz, ręczny krain maszynowy. DeLorean. O kurde, ciekawe czy lata, raczej nie. OB10F, przyjemny pojazd. Jest Audiczka. Bentley. Ciężki karabin, snajperski, to jest też potężne. Także jest wersja druga, no to jeszcze bardziej potężnie. Jest Mercedes. Tatuaże, karabin po raz kolejny. Mamy kolejne BMW. Przyjemnie. Jest emotka. VIP na 90 dni, no to kurde. O! Jest jeszcze Nissan GT-R. OB10F Whitebody, Benefactor, Nissan GT. Jezus Maria, ile tego jest? O kurde, patrzcie, robiłem wam materiał o tym, że to jest jeden z tych pojazdów, który powinien zostać dodany do GTA Online i mamy tutaj go na Majestiku. Moim zdaniem Rockstar powinien go dodać, prędzej czy później, bo to jest chyba najpopularniejszy van, jaki aktualnie istnieje na świecie, nie? Każdy z was widział Sprintera tak mniej więcej z milion razy do tej pory. Nawet jeżeli macie, nie wiem, 15 lat czy tam ile, widzieliście go milion razy już na ulicach, nie? Sprintera. On jest wszędzie. Dalej jest Cayenne, spoko. Jest kolejne BMW, mnóstwo tego, ja akurat nie narzekam. Bentley, emotki, Mercedesik, Lampadati Corsita. On fajnie wygląda w zielonym, jakby co, polecam. Dalej jest Ferrari, to był chyba jeden z najszybszych pojazdów w Forzie Horizon, jak się nie mylę. Czwórce? Chyba tak. Więc tutaj też będzie raczej potężny. Ubranka, Mercedesik. Mnóstwo tego jest tutaj. Nawet bodycity widzę, że są różne. O, tu jest, patrzcie. Rolls Royce. Nawet nie wiedziałem, że oni produkują te łodzie. Przyjemnie. Dalej jest Benefactor LM87. Jest to Rero XO. Właśnie, teraz żeby nie walnąć się. Lamborghini. Nie! Lamborghini. Tak, ta druga wersja. Są dwie wersje, zobaczcie. Także, dwie wersje. Jest taka i taka, nawet nie będę próbował wymówić nazw. No dobra, tego potrafię. Huragan, ale tego nie podejmę się. Jest helikopterek. Oczywiście felgi. I został ostatni jacht. Okej. Całkiem potężnie. Ale wiecie co? Dobra. Polećmy sobie na sam początek i zobaczmy, jaki pojazd aktualnie mogę sobie odebrać z tych poziomów, które mam wbite. I polecimy sobie jakieś zadanka porobić. Oczywiście mogę sobie teraz to wszystko podbierać, ale zostawię sobie na później. Teraz biorę sobie jeden pojazd. I właśnie, zastanawiam się między Greenwoodem a tym Ruinerem. Ale chyba wezmę Ruinera, bo pamiętam, że mimo, że jest muscle carem, to w miarę fajnie się prowadzi. Mogę sprzedać, ale ja jednak go zabiorę. I tak, zobaczmy zadanka, jakie mamy. Jest tak, zarabiaj pieniądze w legalnej pracy, zbieranie plonów, odbieranie połączy, zetnij drzewa, okej. Zniszcz bałwany, wybierz się na film do kina, kup śrubokręt. 5 śrubokrętów muszę kupić. To jest, wygląda na proste zadanie, więc ogarniemy sobie to teraz. Wezwijmy sobie naszą furę. Telefonik wyjmujemy, auto plus. I nasz Ruiner jest, dostarcz. O, proszę bardzo. Na obrazku był co prawda żółty, ale pominiemy ten fakt. Czy to jestem w stanie kupić śrubokręt? Jestem. Kupmy sobie gotówką. Kilka sztuk. O, no proszę bardzo, potrzebowałem 5, żeby właśnie zrobić zadanko. I mamy. Zobaczmy, co tu więcej mogę zrobić. Zadania. Wybierz na film do kina, 3 razy muszę to zrobić. Kino jest obok. No to skorzystajmy. Oczywiście, samochód parkujemy z lekko zepsutą maską. I oczywiście drzwi zamykamy. Bo to jest kurde gratka taki pojazd, nie ma co się oczekiwać, pewnie ktoś by się połasił.
I zobaczcie, to są prawdziwe filmy, nawet jest staff link do filmu. Dobra, tak chcecie się bawić? No to wrzucamy linka. Pomyślcie dodać wideo do kolejki. Aha! Kurde! Chciałem puścić Breaking Bad, nie? Just wait. Można głosować za pominięciem. Aha! I to fajne, to jest takie watch together, tylko po prostu w GTA, nie? O! Jest! I am the one who knocks. Tak, pewnie musiałem dać cenzurę, żeby algorytmy nie wyhaczyły. No ale dobra, obejrzałem film. Spoko, ej, to jest zajebiste, że możemy normalnie wspólnie filmy w GTA oglądać. I zobaczcie, mamy progres. 1/3. Jeszcze dwa razy musisz się wybrać do kina i wpadnie kolejny progres do przepustki. Ale tym się zajmę potem. Teraz mam pomysł taki, że odpalę najpierw swój samochód oczywiście. Więc cyk, silnik uruchomiony. I się jakoś ubiorę, bo jak na razie wyglądam jako osoba, która kompletnie nic nie ogarnia, a przecież jestem największym ogarniaczem, jaki istnieje. Więc, będę udawał takiego. No. I w ten sposób możemy działać. Wyglądam o wiele bardziej poważniej, co najważniejsze groźnie. Los Santos Customs. Dobra. Czas przerobić naszą bestię. Więc tak, jeżeli chodzi o tunik techniczny, czy chcę ulepszać? Na razie nie, bo raczej tylko chwilowo będę tym pojazdem jeździł, więc też żeby tylko wyglądał. Więc tak, steering. Czyli tutaj progi, dach, spoilery, tego typu sprawy. A akurat moim zdaniem on fabrycznie wygląda fantastycznie, więc tego nie będę zmieniał. Nie ma co ponosić kosztów. Dalej. Prace malarskie. Oczywiście, kolor podstawowy i tutaj wybieramy żółty. I w tym kolorze prezentuje się fantastycznie, ale pytanie, czy też dach zmieniać na właśnie żółty? Chyba nie. Wystarczy mi ta, powiedzmy, podstawa. Więc kupujemy gotówką. Teraz dalej. Wchodzimy w dodatkowy i tutaj mamy oznaczenia. I proszę państwa, to jest oznaczenie, którego potrzebuję. Zobaczcie, niby takie małe szlaczki, ale temu pojazdowi dają takiego potężnego pazura. Więc też to kupujemy gotówką. Dobra, mamy. Wyjeżdżamy. Let's go. No i kurde. Teraz to już wiecie. Jak to zobaczy mnie, to powie, o kurde, jakiś kurde mocny. A to ja. Dobra, wow, co tu odwal... Aha, na nartach sobie jedzie. Przepraszam, przepraszam. Tak przypadkiem kątem ucha. Słyszałem, że wolne miejsce macie. Czekaj, czekaj, weź coś jeszcze raz powiedz. Kurwa, no cześć, witam serdecznie. Siema, Bachus, siema. Witam. Słyszałem, że wolne miejsce macie. Tak, chcesz dołączyć? Jasne, że tak. Frank Frankowski, dobra. I powiem ci tak, nie musisz wyglądać jak jakaś wiśnia, albo malinka, albo trusa kaweczka, czy coś takiego, tylko po prostu góra czerwona i maska, albo buty. I jak? Nada się? Nada się? Nada się, świetnie. Weźcie balasi, no balasi, no weźcie się poddajcie, no balasi. Dobra, utkaj dupę. Ej, wysiedli, wysiedli. Wysiadkę zrobili na nas. Mam z tyłu. Co ty? Oni tu wysiedli. O kurde. Wysiadamy na nich? Leży jeden. Leży chuj, ale nie mam, o kurwa, nie mam już więcej. Jeszcze podnieś tylko ręce, o. A co oni robią? Leżą. Za zero. I mamy kolejny dzień. Graję na serwerze. Pokazałem wam krótki urywek z mojego dołączenia do Bloodsów, a także z, powiedzmy, działalności przestępczej, ale grałem tutaj o wiele dłużej, mogę wam to pokazać. Jak wejdę sobie w Polsce statystyka i wezmę miesiąc, zobaczcie, że przegrałem w 3 dni 15 godzin, tak naprawdę, całkiem sporo, ale najważniejsze jest to, że zdobyłem sporo wiedzy od nich i wam ją teraz przekażę. Jest to tajemna wiedza, więc słuchajcie uważnie. Więc tak,
możemy zdobyć tą walutę premium kompletnie za darmo. Jak klikniemy sobie F6, to przełączy nam się HUD. Możemy go kompletnie wyłączyć, ale też jest taka opcja, że pokazuje nam questy. I tutaj zauważcie, że jest taki quest, który jest codzienny, za który dostajemy 200 majestic pointsów. I jedyne co musimy zrobić, to po prostu przegrać 5 godzin na serwerze. I tak codziennie możemy zdobywać po 200 waluty, czasem jest to nawet więcej. Słyszałem, że w Nowy Rok i w Sylwestra było to na przykład 500, więc raz w jakiś czas podobno jest to zwiększane. Więc możemy sporo tej waluty za darmo tak naprawdę zdobyć. I za nią oczywiście możemy sobie kupić karnecik. Tutaj pokazywałem wam, całkiem ciekawy. Ale tutaj jest jeszcze zestaw startowy, który daje nam, zobaczcie, za tysiaka wszystkie licencje, siłę strzelania, wytrzymałość na 100%, więc będziemy o wiele potężniejsi. Status VIP-a na 7 dni, a także 100 tysięcy. Jest to całkiem przyjemne, więc sobie warto to moim zdaniem nabyć. Normalnie licencje da się zdobyć, ale trzeba różne badania przechodzić, potem trzeba jeszcze pozwolenie od policji, a tak to po prostu kupujemy za czas spędzony w grze licencje, na przykład na broń, nie? I możemy sobie teraz tutaj coś ogarnąć. Micro SMG jest przyjemne, bo można korzystać z tej broni podczas jazdy, co jest szalenie ważne, jak zauważyłem na tym serwerze. I właśnie większy problem jest z bronią krótką tak naprawdę, niż z tą długą. No dobra, możemy sobie kupić na przykład M4. Zapłacimy kartą, pyk, no i mamy. Amunicja oczywiście przydałaby się, musimy konkretną kupić. I to będzie ta. Tak, tak. Więc pyk. I jeszcze jakaś kamizela, lekka, no niech będzie. Cyk, no i mamy. I zobaczcie, musimy teraz to ubrać. Więc chodzimy w menu i cyk. Proszę bardzo, mamy. Chociaż akurat ja powinien nosić kamizelkę, która jest od bludców, taką normalną, no ale dobra. Na razie nic lepszego nie mam. Lekki zapas broni. Możemy dać to na szybki slot. I teraz patrzcie, nosimy to normalnie na plecach, możemy wyjąć w każdej chwili. I to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. W kolejnym odcinku będziemy odbijać terytoria i oczywiście odbierać moją ulubioną BM-kę, czyli BMW E46 w wersji M3. A teraz się żegnam, siema, cześć, elo!